Sceny witamy bardzo serdecznie wszystkie panie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich panów. Dobra. Witamy w Babskim Kabarecie! Zapraszamy na Państwa, żeby na drogi panie. Zacznę od zera, a dopiero potem stworzył kobietę. Wiecie, dlaczego kobietę po mężczyźnie stworzył? Aby tę radosną nowinę o stworzeniu jak najszybciej rozplotkować. Po Polsce na koncerty, dlatego że my marzymy o tym, żeby nas wreszcie przestali utrzymywać mężczyźni za nasze ciężko zarobione pieniądze. W ten sposób, drogie siostry i bracia, powstał nasz Babski Kabaret! Nie do Państwa, tylko do kamery, tam. Ojej, co to tak strasznie świeci nagle? Co to jest? To świeci nas oświetlana przyszłość. Ona nas bije po oczach. Aha, rozumiem. Niech pani jednak zamknie buzię, kochana. Straszna pani puszcza na salę zajączki. O, a czemu to nagle tak ciemno? Co to jest? Ja lampę zamknęłam. No nie, koledzy, więcej światła, proszę, więcej światła. I bardziej na twarz, prawda? Co pani robi, pani Ludwiko? Co to jest? Paprosek. Co znowu za paprosek? Za madówkę i nosek. Przepraszam bardzo, zaczynamy nasz program. Uwaga, start. Taka miła Kaśka, miła dobraszka, jedna z całej wioski, brała się pod wodzki. Ma dwa wodzki, tu jeden, tu co pani wyprawia? Śpiewa pani... w lody ludowe takiej kółeczka. Będzie śpiewała, ale nie teraz. No będzie śpiewała, jak dam sygnał, powiem takie krótkie słówko, nieprawdaż. No, zrozumiała chyba, nieprawdaż? Taka miła Kaśka. Pani Ludwika Kasiężna jest tu padłą przedstawicielką najstarszego ja zawodu. Ja to upadło, przecież jeszcze stoję. Rzeczywiście jest najstarszą przedstawicielką upadłego zawodu wycinankarek ludowych. Pani Ludwiko, proszę powiedzieć, z jakiego regionu pochodzą te pani przepiękne wycinanki. No ja te sylwetki tnę jak każą. Zamówią Łowicko, to widny Łowicko. Zamówią Kurpiosko, no to dziś witnę Łowicko i na podpisze Kurpiosko. A jak zamówią węgiersko, to witnę Łowicko i na podpisze po zagranicznym, bo po węgiersku. Riesling. A można widzieć, co przedstawia ta przepiękna wycinanka? Co to jest? Co to jest? Cholera jasna. A co to ty ludy taki, co to Pani ja będę strzelać, to jest... No niech pani... Pani redaktorka tu pozwoli, ja mam wszystkie swoje dzieła spisane. Pani zobaczy to od dupy strony. Numer jeden, stoi... Co święta Cecilio? Stoi jak byś, koń. Znaczy tak siedzi, a tak stoi, biedaczy. Tak. Rzeczywiście no, byk jak koń. Chociaż z drugiej strony, nieprawda? Taka miła dlaczego śpiewa? Dlaczego? Bo pani redaktor dała sygnał, powiedziała nieprawda. Ja? A powiedziałam nieprawda? Mówiła i sklerozoporska. No przepraszam, to pomyliłam się chyba. Proszę Państwa, bo my to tak sobie stoimy. No i stójcie sobie dalej, ja będę siedzieć. Co to ja chciałam powiedzieć? No więc... Tak, tam jest kamera. Pani Ludwiko, proszę nam powiedzieć, tak jak długo wysztuka pani jedną cenę. Co mówi do mnie? Jak długo wycina pani jedną sztukę? Najpierw najtrudniej jest zamówić matrycy, znaczy te, znaczy sztance, a potem to już się jakoś tłucę. No. I na ten papierecyk do wycinanki trzeba gołą ręką pod to sztance podsadzić. I dlatego to jest rynsna robota. A nie żmudna, a jakie ja widna kobieta mam zaplecze narzędziowe. Niech się mnie zapyta, jakie mam zaplecze narzędziowe, niech zaryzykuje.
No dobrze, więc jakie pani ma to zaplecze narzędziowe? Żadne. Jeden klucz francuski, co go soldaty pod Napoleonem w karczmie ostawili. Ja nie mam cięcioci, ja mogę tylko wykłopać zębami, to jest strzyżona na plazy, no. Coś mnie wieje, panie redaktor. Zaczepiłam się. Baby wstają i proszą panu do tańca.